A już teraz w Dzień Dobry TVN. Elektryzująca Doda Elektroda. Poznamy nie tylko siłę głosu piosenkarki, ale i siłę jej serca. Bardzo mi jest przykro i to mówię zupełnie poważnie. W programie odkryjemy nie tylko siłę kobiecego ducha. Walentyna Zaklicka, mistrzyni Polski w siłowaniu na rękę, opowie, jakie chwyty stosować, żeby wygrywać. Dziękujemy, Bogdan. Czekamy niecierpliwie już za niecałe pół godziny spotkanie z prezydentem Lechem Kaczyńskim, a u nas w studio Doda, Radosław Majdan. Witajcie. Witam. Skomentowaliśmy dokładnie to samo z Marcinem, dokładnie w tym samym momencie, a mianowicie Doda na obcasach. A ja przeczytałam, że lekarz zabronił ci chodzić na obcasach, a w dodatku te są jeszcze bardzo wysokie. To nie czytaj, tylko zadzwoń do lekarza, mogę ci podać numer telefonu. Możesz chodzić na obcasach. Na pewno nie narażałabym się na utratę zdrowia po tym, co przeszłam. W związku z powyższym chodzę z pełną świadomością i ze zgodą od lekarza. W takim razie przeżyłeś? Bo też opieramy się na tym, co słyszymy, czytamy gdzieś. Zweryfikujemy teraz prawdę. Co się stało? Przeżyłam bardzo straszne, okrutne chwile. Mianowicie dysk, który wypadł między 4. a 5. kręgiem w odcinku lędźwiowym, przebił mi płyn rdzeniowy, naciskając na korzeń nerwowy, co uniemożliwiało mi chodzenie i cała moja prawa noga była, że tak powiem, unieruchomiona. I zdrętwiała. W związku z powyższym nie mogłam się poruszać o własnych siłach. Natomiast trzeba było go szybko wyjąć, co było bardzo trudne, bo między 4. a 5. kręgiem jest bardzo mało miejsca. W związku z powyższym ciężko było wydobyć go tak, żeby nie uszkodzić jakiegoś kolejnego nerwu. Natomiast pan profesor Ząbek jest geniuszem i udało mu się to. Mam bardzo małą bliznę, no wszystko się świetnie leczy. Ja chodzę na rehabilitację i mogę chodzić 3 godziny, 4 godziny dziennie na obcasach. A jak Radek w tym wszystkim? Pytanie, pytanie do Radka. Znaczy, wiesz, na pewno było to jakiś problem dla Radki, w związku z czym też dla mnie, bo widziałem, jak cierpi. Byłem świadkiem, kiedy ze szpitala innego wysłali ją tylko ze znieczuleniem takim miejscowym, praktycznie co spowodowało, że całą noc cierpiała i zdawałem sobie z tego sprawę. Znam ból kręgosłupa, więc wiem, jak to boli i ciszę, że już jest generalnie po wszystkim. Także teraz została nam rehabilitacja. A czy ten wypadek zmienił coś w twoim zawodowym życiu? Musiałaś odwołać koncerty? No tak, cały miesiąc w ogóle byłam wyjęta, że tak powiem, z kalendarza. No i teraz nie mogę tak za bardzo skakać, być bardzo aktyw na scenie. Muszę ale się wróciłaś, bo występowałaś w tej chwili, już miałaś tak, pierwszy tak, występ tak, na... Tak, tak, tak. Już wróciłam od 1 maja, zaczęłam koncertować, także jestem. Comeback, Doda, comeback. Doda, comeback, a jeszcze jakieś refleksje po tym wszystkim? Zastanawiałaś się, nie wiem, co z tego wynika, czy coś zmienisz w swoim zachowaniu, a może i nie? Ale właściwie, bo ten dysk to wypadł, bo chciałaś dobrze, tak? Bo próbowałaś podnieść... Coś tak, i to było w ogóle najśmieszniejsze w tym wszystkim, ponieważ wychodziłam sobie właśnie do kina, piękna była, cudowna pogoda, walkmanik na uszach, tiru, riru, wychodzę, otwieram drzwi i sąsiad właśnie wchodzi z wózkiem, więc ja już wcześniej miałam zakaz podnoszenia czegokolwiek ciężkiego, to ja może pomogę. No i się schyliłam i zostałam w pozycji leżącej na schodach i sąsiad zupełnie był zdezorientowany, nie wiedział, co zrobić. To ja może, teraz może ja pomogę, mówię, tak, proszę wezwać pogotowie. Też nie jestem w stanie nawet ruszyć głową. No i tak to się skończyło. Nie wiedziałeś, że tak trzeba podnosić, tak? I się schyliłeś. Wiesz co, wiem, ponieważ mój tata jest wicemistrzem świata w podnoszeniu ciężaru, w związku z tym wiem to od dzieciństwa, jak mam podnosić ciężary, ale jeżeli ktoś ma przepuklinę na 4 kręgach, to nawet to nie pomoże. No, oprócz tego refleksje mam też takie, że zdrowie jest, moi drodzy, najważniejsze w życiu. Napisałam nawet o tę piosenkę na festiwal w Opolu, właśnie o tej całej sytuacji. Może jeszcze pokażemy... Właśnie. To ja powiem. Tylko ja powiem, co to jest. Ja też chcę wszystko powiedzieć, moi drodzy. Więc tak, oto tutaj z mojej prawicy, że tak powiem, jest po prostu upragniony, wytęskniony, cudowny, niesamowity, wymarzony prezent, jaki dostałam od ludzi moich fanów, czyli... Złota płyta zespołu Virgin, po prostu za album Fika. No i ja ją teraz, właśnie w tym momencie przekazuję dla Fundacji TVN. Mam nadzieję, że pieniądze zlicytowane przyniosą szczęście tym, którzy najbardziej go potrzebują. Ja potrzebowałam, no co prawda nie pieniędzy, a szczęścia. Miesiąc temu jakoś mi się udało, także przekazuję ją dla wszystkich dzieci.
To jest cudowne i jeszcze cudowniejsze jest to, że jest w stanie ktoś przegadać Kingę, także dziękuję bardzo. Mam to dziecka, po prostu. Radek, dochodzisz czasem do głosu. Tak, tak, jakoś sobie w domu jest, role są podzielone, także wiadomo, Dorotka lubi dużo mówić. Są momenty, kiedy lubi się tam realizować, ale dajemy radę. Nie czuję się jakoś specjalnie tłamszony, czy nie, nie czuję się tutaj, wiesz, jakoś, żebym musiał tłamsić sobie emocje, nie. A kto więcej mówi w domu w takim razie? No, Radzio ma gadane, ty masz gadane. Wiesz, mimo wszystko myślę, że jednak Doris, tak? Tak jak Dorotka, tak, myślę, że tak. Nie, ja przychodzę zestresowany po meczu, odpoczywam w domu, nie lubię tam... Biznes myśli, że co, taki relaks? Soft? Dobra, jest porówno, niech będzie. My się w każdym razie bardzo cieszymy w imieniu fundacji. Na pewno będziemy Państwa informować. Za tydzień będzie licytowany już, tak? Nie wiadomo właśnie. Nie wiadomo. W każdym razie, że wszyscy z Państwa, którzy mają ochotę mieć złotą płytę do dysz, kujcie się już, bo w którymś momencie będzie licytowana przez fundację. W programie Zielone Drzwi, to wiemy na pewno. Świetnie. My nie rozstajemy się jeszcze. Widzimy, że na dole nas kolejna silna kobieta. Bardzo silna. Bardzo silna wraz z Hubertem Radzikowskim. Walentyna, mistrzyni Polski, tak? Wicemistrzyni świata, mistrzyni...